Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnego okrętu Tieru 10. I tym razem na tapecie panazjatycki, czy tam tajwański, chyba Tajwan to jest, Yuyang. I szanowni Państwo, opiszę Wam dzisiaj, jak ja gram tym okrętem, a gram, jak widzicie, w konfiguracji z radarem. Przy czym jest tutaj kapitan, który troszkę ma artylerii, troszkę ma torped. I ten radar, powiem szczerze, całkiem fajnie w niektórych sytuacjach się sprawdza. Idealna sytuacja jest taka, kiedy mamy na blisko innego niszczyciela i on się zadymi. I w tym dymie sobie stoi. Wtedy puszczamy sobie radar i możemy sobie go bezkarnie okładać. Także takiego dżentelmena, który w tym dymie sobie siedzi, to jest najlepsza sytuacja. Oczywiście każda inna opcja z wykorzystaniem radaru będzie korzystna, z tym, że no jednak jeżeli będziemy bazować głównie na radarze, a torpedy będą dodatkiem, to trzeba mieć na uwadze to, że bardziej trzeba pójść w działa. Moja wersja jest taka hybrydowa, to jest trochę torpedy, trochę artyleria, także gram głównie torpedowo, ale jeżeli jest sytuacja taka sprzyjająca do tego, żeby ten radar wykorzystać, no to mam go na pokładzie. Parametry okrętu przedstawiają się następująco. Wykrywalność z powierzchni to jest 5,8 km przy zasięgu radaru 7,5. Oczywiście możemy tutaj wziąć dym, ale ja tutaj omawiam teraz setup z radarem, więc tego się będę trzymał. Bo jak chcę grać z dymem, to mogę sobie wziąć Giringa i będzie dosyć podobnie. Oczywiście mamy tutaj torpedy głębokowodne, także jest to drobna różnica. Także prawie 2 minuty, ale mamy dodany dosyć niedawno booster do reloadu tych torped, także to nam troszeczkę tutaj sprawę ułatwia, bo dzięki temu możemy tych torped wypluć całkiem spore ilości w dosyć krótkim czasie, także to jest bardzo korzystna sytuacja. Wykrywalność, jak już wspomniałem, z powierzchni to jest 5,8, z powietrza to jest 2,7, przy czym mamy tutaj informację o pelotce, nie mamy niestety. Także lepiej trzeba ją wyłączyć, bo zasięg pelotki jest większy niż zasięg naszej wykrywalności z powietrza, więc jeżeli są nad głową samoloty, to trzeba pamiętać, żeby tą pelotkę sobie dezaktywować, wtedy mamy większe szanse na to, że nalotu unikniemy. Tu wydarzyła się dosyć dziwna sytuacja, bo zobaczcie, że dałem się wykryć Thundererowi. Tam mamy Kolumba, mamy tam jeszcze Zao, Hindenburga, Kurfürsta i tego rzeczonego właśnie Thunderera. I nikt tutaj do mnie absolutnie nie strzelił. No ale jak tak chcą, to tak będziemy robić. Zasięg artylerii głównej to jest 11,9. W zupełności wystarczy, jeżeli chcemy gdzieś tam, korzystając z sojuszniczego dymu albo z osłony terenowej, pofarmić sobie trochę z artylerii. Niestety tutaj ta artyleria nie jest... To jest oczywiście z zamontowaniem sygnałów i z zamontowaniem perków kapitańskich, ale to Wam omówię później. Tu mam tego specjalnego dowódcę panazjatyckiego, on tam ma chyba zwiększoną szansę na pożar plus zwiększone HP-ki za każdy poziom. Nie mamy tutaj 350, tylko chyba 400, już mniejsza o to. W każdym razie ten perk jest tutaj na okręcie używany. Przeładowanie 3,5 sekundy, oczywiście można to jeszcze odrobinę próbować podbić, bo ten kapitan, którego Wam będę pokazywał, jest jeszcze niedokończony. Tam jeszcze 3 punkty będą do zrobienia i właśnie będę sobie tutaj pakował to przy przeładowaniu. 5% niby nie dużo, ale zawsze coś. Mamy tutaj na ostatnim slocie również przeładowanie artylerii zamontowane, także to są właśnie rzeczy, które są wzięte na tym okręcie po to, że jeżeli korzystam z radaru, to chcę maksymalnie wypompować przeciwnika z HP w czasie trwania tego radaru. Tak jak już powiedziałem, wymarzona sytuacja to jest w momencie, kiedy dedek dymi się blisko i w tym dymie siedzi. Wtedy on nas nie widzi, my go radarujemy i tłuczemy za darmo. Takie sytuacje będą się zdarzały często, bo większość graczy robi właśnie takie rzeczy, że jak jest wyspotowana, to się szybko dymi, nie patrząc na to, czy może być radar na pokładzie, czy nie. Przy czym jeszcze na Yuyangu to jest taka sytuacja, że tego radaru może nie być, ale bardzo często widać w czasie bitew okręty, które się dymią tam powiedzmy, nie wiem, 5-8 km od Desa, na przykład od Stalingrada, no okrętów, które na pewno mają radar na pokładzie. Także tutaj już kwestia doświadczenia, wyczucia i tego, jak w takiej sytuacji próbować uciec.
co tu o tym okręcie mogę Wam jeszcze powiedzieć? Jeżeli będziecie sobie właśnie tak grali, że szukacie okazji do torpedowania, zobaczcie, tutaj minęło 6 minut, ja niewiele zrobiłem, co prawda 49 pocisków zapakowałem, ale warto też pamiętać, że ten okręt, mimo że byłby grany w konfiguracji takiej bardziej torpedowej, to ta artyleria na pokładzie jest i warto z niej korzystać, bo na przykład tu zobaczcie, na 6 torped tylko 3 zalania i niestety żadnego pożaru. Gdyby się tam jeszcze udało jakieś pożary właśnie zamontować, to tego już byłoby więcej, no ale niestety tutaj RNG nam ręki nie chciało podać. To jest bardzo długa bitwa, trwająca niemal 20 minut, także ja potem będę przyspieszał nieco jej bieg. Na razie omówię to, co chcę Wam powiedzieć. I będziemy sobie potem omawiać bitwę. Oczywiście jak skończę tutaj dyskutować na temat okrętu, to pokażę Wam kapitana i ulepszenia, żebyście wiedzieli, w którym momencie można ewentualnie zakończyć oglądanie, bo potem będzie już tylko bitwa omawiana do końca. Można by się bawić w nadzorce, wtedy tego boostera do reloadu będziemy mieli więcej na pokładzie. Radar 3 sztuki w zupełności wystarczają w takiej sytuacji, jak w tej bitwie widzimy, gdzie dedeków jest z tej strony mapy no już zero. Przeciwnikowi zostały 2 deski w tym momencie, ale obie są po drugiej stronie mapy, także tutaj jest ten radar absolutnie bezużyteczny. Pozostaje nam więc spotować, torpedować i przejmować kapy i tak też będziemy sobie tutaj robić. Czas reakcji na torpedy raczej krótki. Nie przygotowałem sobie tutaj niestety informacji z WoWS FT, bo nie mam tego ustawianego tam, ale już mniejsza o to. No są to torpedy głębokowodne, które są wykrywalne gdzieś z okolic 800 metrów. Przy tej prędkości to myślę, że czas reakcji przy celu bardzo blisko. Największy minus tych torped to jest to, że nie możemy trafić nimi niszczycieli. Często w sytuacji, kiedy jesteśmy w kapie z wrogim dedekiem, to on ma jednak większe szanse w walce z nami, bo mimo tego, że może nas ostrzeliwać, to dodatkowo ma jeszcze właśnie szansę na to, że jakaś zabłąkana torpeda nas trafi. My w sytuacji starcia bezpośredniego mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie artylerię. Więc to jest pewien minus, bo te torpedy jakieś tam losowe potrafią często bardzo ustawić nam całą bitwę, bo dostaniemy teraz rybę za 20 tysięcy na samym początku bitwy, no i musimy już potem tylko boczkiem tam gdzieś próbować coś torpedować, najlepiej żeby nikt nas nie znalazł i wtedy możemy próbować coś zrobić. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja na mapie. 170 punktów niecałe mamy my, 700 ma przeciwnik, 3 do 5 w okrętach i powiem Wam, albo nie powiem Wam, obejrzymy sobie bitwę dalej i będę tutaj spoilerował. Całkiem fajny matchmaking, bo tutaj weszły kolejne 3 torpedy, teraz na 3 torpedy weszły 2 zalania, to jest wynik już całkiem przyzwoity, niestety Zao, które tutaj przepływało sobie, nie dostało nic, ale Kurfurt został zdjęty, także 4 do 5 w okrętach, przewaga już nieco stopniała, ale zaraz będziemy tracili kolejnego kapa, z tym, że ja tutaj będę płynął sobie już na środek, także szukać okazji do torpedowania, mamy booster do reloadu, który nam to na pewno ułatwi, wykrywalność całkiem przyzwoita, 5,8 jak na okręt z takimi możliwościami torpedowania, to jest dobre kamo. No oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że Hydro ma 6 km na tym tierze, radary mają 12 km, także to jest dosyć ryzykowna sytuacja. Tutaj chciałem wykorzystać radar, żeby dopaść to Zao, które ewentualnie kapuje, bo tam jeszcze Kolombo może być. No i mam obydwu panów, ale to wyspotowanych dzięki temu, że Zao jest na środku mapy, a nie dzięki temu, że radar sięgnął, bo radar, jak już mówiłem, 7,5 km, a oni są tutaj na ponad 8 km, także tutaj nie ma zasięgu na to. Strzelam tutaj tylko dlatego, że robię obecnie dyrektywę na admirała Shreddera i potrzebuję wbijać obronę kapa, także dlatego strzelam. Pewnie bym nie strzelał, gdybym nie musiał tego robić, ale zawsze tam troszeczkę przeciwnikowi utrudniłem. Kapa nam tak szybko nie przejął, więc zawsze jakieś tam drobne urozmaicenie. No i wkład w bitwę większy. 6 do 6, zobaczcie, ale nadal mamy prawie 400 punktów w plecy w stosunku do przeciwnika. Może dokończę tego, jak jest zbudowany kapitan i ulepszenie na tym okręcie. Kapitan prezentuje się następująco. Tak jak Wam mówiłem, ulepszona szansa na pożar i ulepszone perki i ulepszony perk zapewniający HP na każdy poziom okrętu. Przy czym jest to kapitan jeszcze w tym momencie 19-punktowy. Jak dobije 21, to kolejnym perkiem będzie pierwszy w trzeciej linii, ten, który odpowiada nam za skrócenie przeładowania czasu, za skrócenie przeładowania artylerii, o, nie skrócenie czasu. Także między, pod pożarami, a obok torped, ten tutaj, takie L będzie tutaj z tych perków.
Natomiast jeżeli chodzi o ulepszenia i sygnały na okręcie, to wygląda to następująco. Jak widzicie, radar, na trzecim slocie torpedki i na piątym slocie przeładowania artylerii. Oczywiście można tu iść typowo w torpedy, ale w takim razie nie będziemy raczej bawić się w radar, tylko będziemy tutaj już dymu używać, żeby bezpieczniejszym po prostu być, korzystając z tych torped. I zobaczcie, że tutaj będziemy sobie teraz te torpedki wysłane w kierunku Colombo będą chyba dochodziły. Tutaj te wysłane z ZAO, z A nie dotarły. No i robi się sytuacja dosyć nieprzyjemna. A, ja tam zasłoniłem ekran, przepraszam. O, tak to miało być. Także tak wygląda, jeżeli chodzi, tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o budowę kapitana i ulepszeń na okręcie. To, co ja wam chciałem tutaj przekazać na temat okrętu, to już chyba przekazałem, pokazałem wam, jak go zbudować. I czy warto ten okręt w swoim porcie mieć? No ja uważam, że tak, bo on po tym buffie, którego dostał właśnie, gdzie wrzucili tutaj booster do reloadu, to jest zupełnie inny okręt. Możliwość wystrzelenia dwóch salw torpedowych w dosyć krótkim czasie znacząco wpływa na wyniki tego okrętu. Do tego jeszcze w takiej konfiguracji, jaką ja wam tu proponuję, z radarem jesteśmy w stanie coś tam w tych kapach pokontrolować, bo wiadomo, jeżeli mamy dym i nie mamy radaru i siedzimy w kapie, no to jesteśmy z góry skazani na porażkę, bo raz, że artyleryjsko możemy tylko walczyć z przeciwnikiem, a nie daj Boże, że trafi się inny radar albo hydro, który nas wyświeci w tym dymie naszym pięknym, no to jesteśmy z ręką w nocniku. A jak my jesteśmy tą stroną agresywną, bo mamy ten radar, no to jest troszeczkę inaczej, bo wiadomo, że ta właśnie zabłąkana torpeda gdzieś tam może nam bitwę ustawić. Tu będziemy sobie teraz walczyć z ZAO, także to jest już moment, w którym będę komentował wam tylko bitwę. Już wiele tutaj niestety w tej bitwie nie zrobię, więc będzie starcie teraz jeszcze szybkie z ZAO. Cała salwa nie została wyminięta. Zobaczcie, 9 do 9 w okrętach, także sytuacja wygląda dosyć tutaj wyrównanie, ale punktów mamy 400 nadal mniej. ZAO próbowało znowu torpedować i ono sobie tutaj będzie zawracało teraz w kapa z powrotem. Będzie płynął do mnie. Nie wiem, dlaczego mnie tutaj nie rozstrzelał, skoro miał ku temu szansę dosyć spore, wpływając w kapa dziobem. Oczywiście no tylko dwie wieże miał do użytku, a nie wszystkie swoje. Ja torpedy wypuściłem w miarę sensownie, także zaraz zobaczycie, jak sytuacja się tutaj rozwinie. Montana przejmuje nam w tym momencie C i ja tutaj płynę sobie przejąć A. Liczyłem, że ZAO jednak nie zawróci tutaj, tylko że popłynie sobie dookoła tej wyspy i wypłynie sobie bardziej na środek. Ale nie, na szczęście nie miało to dużego znaczenia. Tutaj dostałem srogo. I kręcę sobie tutaj hamując. Przy okazji będzie jeszcze taktyczne plażowanko, ale ZAO chyba już troszeczkę się obsrało, patrząc co się dzieje, bo... A nie, jeszcze salwa poszła, przeżyłem. I mamy tutaj fraga numer 2 i 163 tysiące na liczniku, także przejmujemy sobie kapa. Tu już dużo w tej bitwie się nie wydarzy, bo Hindenburg zostanie rozstrzelany przez Yoshino do spółki z Montaną i potem będziemy ganiać Ustera, także udało się tą bitwę wyciągnąć. Przewaga punktowa przeciwnika stopniała z 400 do 200, ale mamy jeden okręt przewagi, Hindenburg już tam jest dokańczany. No właśnie. No i zostaje Worcester, który będzie dosyć szybko tutaj pacyfikowany. Troszeczkę to potrwa, bo chyba w ostatnich sekundach bitwy zostanie dopiero ten Worcester zatopiony i ta bitwa będzie wygrana. Zobaczcie, że teraz punktowo już prowadzimy. Przeciwnikowi już nic punktów nie bije, także sytuacja raczej oczywista. No i w tym materiale to będzie tyle, także jeżeli ktoś się zastanawia nad Yuyangiem, to ja z czystym sumieniem polecam, bo teraz to jest naprawdę fajny okręt. Dodając do tego radar, dodając do tego booster do reloadu, oczywiście przydałaby się jeszcze naprawka, jeżeli chcecie grać typowo radarowo i walczyć w kapach, ale takiego komfortu tutaj niestety nie posiadamy. No i tyle z mojej strony, także jeżeli chodzi o cenę okrętu, to w tym momencie ja mu daję 7,5 na 10, bo jest naprawdę fajny. Gdyby ta artyleria jeszcze troszeczkę więcej robiła, to byłoby super, ale wystarczy jako taki dodatkowy element, którego możemy używać w walce o kapy. Torpedy całkiem rozsądny damage zdają. Dobrze się nimi torpeduje, bo późno je widać, więc mała szansa na to, że przeciwnik je wyminie. No i z mojej strony wszystko. Do usłyszenia, zapraszam was do komentarzy, co uważacie na temat tego okrętu. Z mojej strony tyle. Do usłyszenia i na razie.